Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Ewa Zajączkowska-Hernik, rzeczniczka Konfederacji i kandydatka tej partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego, kandydatka z Warszawy. Dzień dobry, pani rzecznik, witam. Witam, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Idzie pani do Brukseli po to, żeby jak Janusz Korwin-Mikke planował rozwalić Unię Europejską od środka? To jest pani cel, czy może jakiś inny? Idziemy do Unii Europejskiej, żeby ją zreformować i myślę, że wiele środowisk startujących do Parlamentu Europejskiego w obecnych wyborach, nie tylko w Polsce, ale i ogólnie w Europie, idzie właśnie po to, żeby tą Unię Europejską spróbować naprawić od środka, bo chcemy wszyscy być w pewnej wspólnocie, szczególnie gospodarczej, handlowej, niekoniecznie ideologicznej, niekoniecznie wspólnocie migracyjnej i z takim celem właśnie my idziemy do Europarlamentu. No to rozczaruje panią rzecznik, jeżeli trafi pani do Parlamentu Europejskiego, to siła pani głosu w związku z tym, że będzie pani poza rządzącą w Europie koalicją, to wydaje się przesądzone, prawda? No, będzie skromna bardzo i o reformie Unii Europejskiej to mogą marzyć ci, którzy działają w IPP albo w socjalistycznej międzynarodówce, a nie raczej w tych prawicowych środowiskach. Wszystko zależy od tego, jak duże przedstawicielstwo osób o poglądach eurosceptycznych, uniosceptycznych, może nie eurosceptycznych, tylko uniosceptycznych dostanie się do Europarlamentu. Ja myślę, że to będzie bardzo ciekawe rozdanie. EKR pani zalicza do tych środowisk? Tak, którym... między innymi tak. Natomiast... To jest bardzo ciekawe zjawisko, że mamy do czynienia w Unii Europejskiej z takim wzrostem zainteresowania właśnie tymi poglądami uniosceptycznymi, wzrostem zainteresowania walką o to, by jednak w Unii Europejskiej sprawczość miały państwa narodowe, a nie jedno wielkie wspólne państwo europejskie. Państwa narodowe, które decydują chociażby właśnie o swojej polityce migracyjnej, o swojej polityce podatkowej. I mam nadzieję, że taka reprezentacja dostanie się do Europarlamentu, gdzie będziemy mogli tworzyć różne koalicje, będziemy mogli lobbować po prostu na rzecz interesu Polski w Unii Europejskiej razem z innymi państwami, które będą lobbowały na pewno na rzecz swoich interesów. Tylko czy nie obawiasz pani tego, że to może być frustrujące dość zajęcie, bo głos taki jak głos Konfederacji w Parlamencie Europejskim, tak jak dzisiaj, tak pewnie i po tych wyborach, będzie po prostu marginesem, bo dominująca siła, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to tak jak wspomniałem, IPP i socjaliści. Nie deprecjonowałabym tak bardzo głosu Konfederacji i w obecnym Sejmie, bo chociaż mamy... w Sejmie Krajowym to mamy niewielką reprezentację, to jednak potrafimy nadawać pewien ton debacie publicznej i tak też chcemy robić w Parlamencie Europejskim, bo kolejnym naszym celem, z jakim idziemy na pewno do eurowyborów, jest to, by Polaków uświadamiać na temat tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, co jest planowane w Unii Europejskiej, jakie to będzie miało dla nas konsekwencje. I jeżeli takim programem będziemy szli jako europarlamentarzyści, mam nadzieję, że uda nam się przekonać do naszej narracji i do naszych poglądów innych europosłów. Pani rzecznik, jak rozmawialiśmy ostatnio, mówiła pani czas na dyskusję o polexicie. Teraz powiedziałaby pani to samo. Konfederacja chce rozmawiać o wyjściu Polski z Unii Europejskiej? Czas na dyskusję? Oczywiście. Dyskusja trwa. Czy tego chcemy, czy nie, dyskusja na temat polexitu trwa. To, że nie jesteśmy obecnie gotowi na to, by opuścić Unię Europejską, to jest inna sprawa. Nie jesteśmy gotowi chociażby na... Ale chcecie z niej wychodzić, czy nie chcecie? Bo mam wrażenie, że to jest takie ciągle niejednoznaczne. My, panie redaktorze, chcemy realizować wolę narodu. Jeżeli Polacy zdecydują o tym, że wychodzimy z Unii Europejskiej, pokażą to w sondażach, albo na przykład zbiorą 500 tysięcy głosów pod obywatelskim projektem referendum i postawią marszałka Szymona Hołownię przed faktem dokonanym, żeby zorganizował takie referendum, czy zmusili go ci Polacy do tego, by posłuchał głosu narodu, to będziemy o tym dyskutować. To jak na już razie... taką gdybologię uprawiamy, to jakby pani rzecznik zagłosowała w takim referendum? Panie redaktorze, gdyby odbyło się w najbliższą niedzielę, wyjść z Unii Europejskiej, czy nie? Sama pani zaproponowała rozmowę na takim poziomie... trybu przypuszczającego, więc jaką by podjęła pani decyzję? Tylko panie redaktorze, to jest spór bardzo pozorny, bo w tym momencie próbuje się wykreować właśnie taki problem na zasadzie, a co byście zrobili, gdyby teraz było referendum? Referendum teraz nie ma i referendum teraz nie będzie, więc odpowiadanie na to, jak byśmy zagłosowali w tym momencie jest po prostu bez sensu. Jeżeli Polacy zdecydują... Myślę, że to po prostu wyrażanie swojego zdania, to najbardziej z sensem. Swoja ja ocena po absolutnie prostu. Nie mam problemu z tym, żeby ocenić na dzisiejszy sytuacji Polski jako niezdolnej do opuszczenia struktur Unii Europejskiej. Czyli na dziś tak, zostajemy tak. Natomiast tak jak powiedziałam, jesteśmy zadaniowi i jeżeli Polacy zdecydują, że mamy przeprowadzić negocjacje
czy w kontekście zmian traktatów na rzecz bardziej takich zmian narodowościowych, czy zachowujących naszą suwerenność, czy te zmiany miałyby dotyczyć wyjścia Polski z Unii Europejskiej, to będziemy po prostu reagować na głos narodu. Pani rzecznik, to zapytam o cel Konfederacji jeszcze w samych wyborach, bo w sejmikach uzyskaliście poparcie 7,23. Jakie teraz byłoby satysfakcjonujące dla Konfederacji? Czy utrzymanie tego sejmikowego wyniku to byłoby coś, z czego pani jako rzeczniczka waszej formacji byłaby zadowolona? Myślę, że ten wynik utrzymamy bez problemu. Myślę, że nasze poparcie jest nieco większe i swoje przemyślenia opieram na tym, że wybory samorządowe były wyborami o tyle specyficznymi, że część naszych kandydatów szła w lokalnych komitetach, w indywidualnych komitetach, niezwiązanych z Komitetem Ogólnym Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, bo to Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy zdobył ponad 7% w wyborach do sejmików wojewódzkich. Natomiast grono naszych kandydatów, tak jak powiedziałam, kandydowało w zupełnie innych komitetach, niezwiązanych z Komitetem Centralnym, a to z kolei i również osiągali przecież jakiś wynik. I to z kolei daje mi możliwość wyciągania takiego wniosku, że nasze poparcie w społeczeństwie jest jednak większe, a to z kolei na pewno przełoży się na wybory do Europarlamentu. 10%? Daj Boże. To idziemy dalej. Pani rzecznik, wczoraj Komisja Śledcza do spraw afery wizowej przesłuchiwała byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Nieprawidłowości były w tej sprawie tak potężne, jak mówią politycy dzisiaj rządzącej koalicji, czy tak skromne i zduszone w zarodku, jak uważają politycy Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, afera związana z napływem ludzi do Polski jest. To nie ulega wątpliwości. To chyba są dwie różne sprawy. Jedna rzecz to polityka migracyjna, a druga rzecz to kupowanie wiz za pieniądze. Ja myślę, że głównym problemem jest brak polityki migracyjnej, bo to, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest przejaw posiadania jakiejkolwiek polityki migracyjnej. To, że wizy były wydawane, czy jakby monopol na wydawanie wiz był skierowany, czy udostępniony jednej firmie outsourcingowej, która w Polsce nie ma ani siedziby, ani jednego pracownika, całkowicie z zewnątrz decyduje o tym, kto do Polski przyjeżdża, jest patologią. I tą patologię akceptowało Prawo i Sprawiedliwość i tą patologię akceptuje również obecny rząd, bo ja nie słyszę sygnałów, żeby ta firma, która zajmuje się outsourcingiem wizowym, no, przestała mieć ten monopol na wydawanie wiz. Jeżeli rządowi tak bardzo przeszkadza ten rodzaj prowadzenia polityki wizowej, no to trzeba byłoby coś z tą firmą zrobić. Tak? W aferze chodzi o korupcję, chodzi o konkretnie pieniądze za to, żeby ten czy inny przedsiębiorca mógł liczyć na pracowników szybko sprowadzonych do Polski. Mam nadzieję, że Komisja do Spraw Afery Wizowej będzie realną komisją, dzięki której będą mogły być postawione konkretne zarzuty konkretnym politykom odpowiadającym za patologie wynikające właśnie chociażby z korupcjogennego systemu wizowego. Nie chciałabym, żeby to było kolejne show polityczne do budowania swojego kapitału politycznego przed tymi czy kolejnymi wyborami. Musimy wreszcie zacząć rozliczać ludzi, którzy odpowiadają za różne patologie w państwie. Między innymi taką patologią jest właśnie korupcyjny system wydawania wiz w Polsce. A jeżeli chodzi o politykę migracyjną, tak szerzej wychodząc już poza te nieprawidłowości, które powinny zostać w takim sensie karnym też rozliczone, to uważacie, że Prawo i Sprawiedliwość za mocno otworzyło po prostu nasze granice na pracowników spoza Unii Europejskiej także, znaczy przede wszystkim spoza Unii Europejskiej, bo tutaj byliśmy we wspólnocie liderem wręcz, nie tylko jeżeli chodzi o pracowników z Ukrainy, czy potem uchodźców z Ukrainy. Polska powinna bardziej się zamknąć na pracowników z dalekiej Azji chociażby? Panie redaktorze, odpowiedzialna polityka migracyjna polega na tym, że jeżeli potrzebujemy w państwie rąk do pracy, a w Polsce potrzebujemy rąk do pracy, bo na przykład rolnicy od wielu, wielu lat narzekali na to, mają problem, że w Polsce nie ma kto zrywać owoców, zbierać warzyw. Więc to jest logiczne, że my potrzebujemy ludzi do pracy. Chodzi o to, żeby tych ludzi sprowadzać w sposób odpowiedzialny. Przede wszystkim kontrolować tych ludzi, sprawdzać, kim oni są, czy są karani w swoich państwach. Ale to też się wydarzyło złego w Polsce? W sensie, nie wiem, nie daj Boże, jak w Europie Zachodniej, jakieś zamachy terrorystyczne się zdarzały w ostatnich przecież latach. U nas nic takiego nie miało miejsca, więc ten zarzut kontrolowania... Chyba, że jest się kobietą i korzysta się z przejazdów na aplikację. Jest wzrost przestępczości i kobiety nie czują się bezpiecznie, nie czują się pewnie, wsiadając do przewozów na aplikację. I to jest, panie redaktorze, niestety problem.
problem. A to wynika z tego, że ci ludzie po prostu nie są kontrolowani. Jeżeli sprowadzamy ludzi, sprowadzajmy tych, których po prostu w Polsce potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy niewykwalifikowanych pracowników do, nie wiem, prac sezonowych przy chociażby zbiorze owoców i warzyw, oczywiście bierzmy takich ludzi, natomiast wydawajmy na przykład wizy czasowe. Kontrolujmy, czy oni rzeczywiście w Polsce podejmują pracę, czy nie sprawiają tutaj problemów. No, na tym polega po prostu odpowiedzialna polityka migracyjna. Nie możemy zamknąć państwa na ludzi z zewnątrz, bo nie będzie kto miał tutaj pracować. Jednym z efektów bycia Polski w Unii Europejskiej jest spadek bezrobocia, ale kosztem drenażu Polski, bo Polacy wyjechali masowo do państw Unii Europejskiej pracować. W związku z czym w Polsce... Nie wyjeżdżają, absolutnie. W związku z czym w Polsce to też nie ma kto po prostu wykonywać pewnych prac i to automatycznie przekłada się na to, że potrzebujemy rąk do pracy. Ewa Zajączkowska-Hernik, rzeczniczka Konfederacji, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część naszego programu w dogrywce. Między innymi zapytam o to, czy wiadomo już, kiedy ruszą prawybory prezydenckie w Konfederacji. To za chwilę, a teraz już życzymy Państwu dobrego dnia. Pięknie dziękuję. Radio Plus. Sedno Sprawy. Ewa Zajączkowska-Hernik, rzeczniczka Konfederacji, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. O prawybory prezydenckie w Konfederacji chciałem zapytać. Już w tym studiu Krzysztof Bosak parę tygodni temu zapowiedział, że weźmie w nich udział. Mówił też o tym później Sławomir Mentzen, że też będzie ubiegał się o tę prezydencką nominację Konfederacji. Czy wiadomo już, kiedy wystartują te prawybory? Jeszcze nie, panie redaktorze. Na spokojnie chcemy przejść z sukcesem przez wybory do Europarlamentu. Potem będziemy organizować różne wydarzenia związane z prawyborami. Rozumiem, że no, w tym roku one muszą się odbyć, tak? To chyba co do tego nie ma większej wątpliwości, tak? Wakacje czy po wakacjach? Po wakacjach. Tak? Czyli po wakacjach ruszą po prostu prezydenckie prawybory w Konfederacji. A czy ktoś jeszcze poza tymi dwoma politykami zgłosił chęć udziału w prawyborach? Nie sądzę. Okej, czyli na razie mamy pojedynek Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Ciekawe, czy do samych prawyborów będą jeszcze kolejne kandydatury. Pani rzecznik, to chciałem jeszcze zapytać o słowa prezydenta Andrzeja Dudy podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Mówił o możliwym rozmieszczeniu w Polsce broni jądrowej, sojuszniczej broni jądrowej. Chodzi o tak zwany nuclear sharing, tak określany program. Prezydent chce o tym rozmawiać z przedstawicielami rządu, którzy no, dość krytycznie odnoszą się nie tyle do samego pomysłu, co też do zaprezentowania przez prezydenta tego tematu poprzez media, wypowiedzi dla prasy czy briefingi. Zanim pani rzecznik, powinniśmy zabiegać o to, żeby posiadać tę broń jądrową sojuszników, czy nie? Myślę, że to na pewno wzmocniłoby nasze bezpieczeństwo. Natomiast jeśli chodzi o słowa prezydenta, zastanawiam się, czy one były uzgodnione z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z ministrem spraw zagranicznych. No wygląda na to, że nie chyba, prawda? Bo również odpowiedzialna polityka zagraniczna polega na tym, że prezydent i szef resortu spraw zagranicznych prezentują tożsame stanowisko w tak newralgicznej kwestii, jaką jest chociażby posiadanie broni jądrowej. Tak jak powiedziałam, to na pewno wpłynęłoby na nasze poczucie bezpieczeństwa, na nasz poziom bezpieczeństwa, ale to musi być, panie redaktorze, bardzo odpowiedzialna polityka. Przede wszystkim jeden głos ze strony rządu i jeden głos ze strony prezydenta. No tak, ale to prezydent chce o tym rozmawiać, ten głos ostatecznie, jak rozumiem, uzgodnić. Póki co swoje stanowisko przedstawił takie, nie wiem, delikatne zainteresowanie, tak to określę, ale zdaniem pani rzecznik powinniśmy iść w tym kierunku, powinniśmy o to zabiegać po prostu. To powinien być nasz cel, realne wzmocnienie w ten sposób właśnie naszego bezpieczeństwa? To jest stanowisko Konfederacji, nuclear sharing w Polsce? Na pewno to wpłynie na nasze bezpieczeństwo. Na pewno możemy o tym rozmawiać. Zastanawiam się jednak, czy nie powinniśmy skoncentrować się na troszeczkę innym aspekcie naszego bezpieczeństwa, na przykład na aspekcie bezpieczeństwa energetycznego. Cała sytuacja związana z... Tak, wiadomo, tylko kiedy ciągniemy wiele srok za ogon, to może nic z tego nie wyjść. Myślę, że skupmy się na razie tutaj na naszym bezpieczeństwie wewnętrznym, również na tych tarczach, które są teraz przez Polskę organizowane. Mamy też przecież projekt czy pomysł unijnej, europejskiej tarczy antyrakietowej. To też jest o tyle ciekawy pomysł, że mówi się o nim już od jakiegoś dłuższego czasu. Na razie co prawda nie znamy szczegółów, natomiast też widać pewne zainteresowanie polityków tym zagadnieniem. Więc to nie są, panie redaktorze,
aspekty, w których można powiedzieć, że tak, róbmy to i w zasadzie na tym to będzie polegało. Za tym muszą mieć konkretne kroki. Jeżeli udałoby się pozyskać broń atomową, tak jak powiedziałam, na pewno to wpływa na nasze bezpieczeństwo. Rozumiem, że pozytywnie wpływa jak najbardziej tak, na nasze oczywiście. Bezpieczeństwo. Tak? Oczywiście. Czyli powinniśmy do tego dążyć, tak? Myślę, że tak. Pani rzecznik, a jeżeli chodzi o komisje śledcze, wracając jeszcze do tego wątku sprzed paru minut, one mają sens, one się sprawdziły, to rozliczanie poprzedniej ekipy, no także z udziałem polityków Konfederacji, bo wy też w komisjach śledczych pracujecie. To spełnia pani rzecznik oczekiwania? Tak to miało wyglądać? Nie, zdecydowanie nie. Ja się bardzo cieszę, że politycy Konfederacji są w komisjach śledczych. Myślę, że Przemysław Wipler pokazał też, na czym polega komisja do spraw wyjaśnienia afery związanej z Pegasusem. Chodzi o przesłuchanie prezesa Kaczyńskiego, tak? Tak, bo w całym tym przesłuchaniu mam wrażenie, że wyłącznie Przemysław Wipler wiedział, w którym kierunku chce, by to przesłuchanie szło. Potencjał tej komisji, już koncentrując się na jednej komisji, bo ogólnie uważam, że komisje śledcze mają to do siebie, że służą politykom do budowania jakiegoś kapitału, do robienia show politycznego i nic poza tym, nic jakby poza tym spektaklem nie wychodzi dalej, nawet jeżeli są postawione jakieś zarzuty, to sprawy się tak długo przeciągają i w konsekwencji żaden polityk nigdy nie ponosi za nic odpowiedzialności i to jest chyba patologia polskiego systemu politycznego, ale też karnego, że żaden polityk nie został za coś konkretnie rozliczony i pociągnięty do takiej odpowiedzialności, że na przykład wykluczyłoby to by go to z dalszego życia politycznego. Te afery, które teraz mamy poruszane, czy aspekty poruszane. No jest sprawa ministrów Kamińskiego i Wąsika, byłych ministrów, którzy zostali ułaskawieni, ale dyskusyjne jest to wszystko i dość skomplikowane, ale trudno powiedzieć, że w wymiaru sprawiedliwości reakcji na ich działania nie było, bo był wyrok drugiej instancji, potrzebne było drugie ułaskawienie prezydenta, ale skazani zostali. No właśnie i tutaj mamy dylemat. Jeśli chodzi o życiu publicznym, został dalece ograniczony. Z jednej strony tak, cały spektakl dotyczący tego, czy ułaskawienie było skuteczne, czy nie, również wskazuje na to, że mamy ogromne luki prawne, zarówno w prawie nie wiem, karnym, ale także w konstytucji, no bo konstytucja tutaj jest nieprecyzyjna i daje bardzo duże pole do interpretacji. Natomiast czy panowie Wąsik i Kamiński zostali wykluczeni z życia politycznego? Nie sądzę. Uważam, że oni wystartują do europarlamentu. Mało tego mam wrażenie, co mnie przeraża. Ale gdyby siedzieli w więzieniu, to nie było ułaskawienia. Co mnie przeraża, wystartują do europarlamentu i skutecznie uzyskają mandat, co odwróci czy odciągnie ich od właśnie poniesienia odpowiedzialności. Ja mam wrażenie, że przygoda Kamińskiego i Wąsika z prokuraturą dopiero się zaczyna, dlatego tak bardzo chcą uciec do tego europarlamentu, by mieć immunitet i by mieć święty spokój od tego, co można byłoby im zarzucić. Ale wracając, mam wrażenie, że potencjał Komisji Śledczej do spraw Pegasusa został zaprzepaszczony. Tym, że właśnie prezes Jarosław Kaczyński został przesłuchany tak wcześnie, na tak wczesnym może etapie. Może jeszcze raz być wezwany i pewnie będzie. No tak, tylko że to już inaczej się patrzy na taką komisję, panie redaktorze. No, taka gruba ryba, kolokwialnie mówiąc, jak Jarosław Kaczyński, powinien być przesłuchiwany na samym końcu, bo to on jest osobą decyzyjną w partii i to jego wiedza w tym aspekcie jest kluczowa. No a jeżeli pani przewodnicząca Sroka nie wystąpiła do prezesa Rady Ministrów o to, by zwolnić Jarosława Kaczyńskiego z pewnej tajemnicy, czy nie wiedziała, że tak trzeba zrobić? Tak jak wczoraj zrobił to premier, jeżeli chodzi o Mariusza Kamińskiego. To jednak wskazuje na bardzo duże niedociągnięcia tych komisji śledczych. Ludzie czy politycy, którzy są przewodniczącymi takich komisji, widać, że są nieprzygotowani i to z kolei powoduje, że te komisje są odbierane w sposób no, taki błahy, niepoważny. A jak mówiła pani o rozliczaniu no, błędów czy nieprawidłowości, przypadków złamania prawa, to co dzieje się wokół polityków suwerennej Polski, ocenia pani pozytywnie? Te wtargnięcia. Mamy krótką przerwę teraz, tak, ale to jest zapowiedź uchylenia immunitetów i zarzuty słyszą już ludzie przecież z Ministerstwa Sprawiedliwości, no a bez immunitetów, jeżeli będą posłowie suwerennej Polski, to być może też te zarzuty usłyszą. Ja bym wolała, żeby to działało w ten sposób, że prokuratura pracuje w ciszy, zbiera materiał dowodowy w ciszy i w momencie, kiedy ma ten materiał dowodowy zebrany konkretny, który pozwala na postawienie konkretnych zarzutów, to te zarzuty stawia. I wtedy dyskutujemy o tym, czy ten polityk jest winien, czy nie. Jeżeli zostaje skazany prawomocnym wyrokiem, zostaje pozbawiony immunitetu. Teraz mamy mnóstwo spekulacji, nakręcania takiej spirali, znowu robienie spektaklu politycznego, badanie pewnych opinii, czy takiego nie wiem, głosu społeczeństwa, skłócanie społeczeństwa, znowu w imię zasady dzieli
i rząd, znowu podział na obóz pisowski czy suwerennej Polski kontra obóz rządzący i tak się kotujemy w tym garze i nic z tego tak naprawdę nie wynika. No jeszcze może wyniknie, zobaczymy. Ewa Zajączkowska-Hernik, rzeczniczka Konfederacji, była gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia pani rzecznik, życzę dobrego dnia. Pięknie, życzę państwu. Dziękuję. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.